Cześć, tutaj Marcin. Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj z żadnej gry wędkarskiej, a może jednak z jednej gry wędkarskiej, której jednak jeszcze nie ma na rynku. Nie ma na rynku, ale jest to gra, o której tam w którymś odcinku, zresztą w kilku chyba odcinkach o rybach, też o The Hunter, kiedy to było, kiedy tam no, polowanie to sobie robiłem. Na jakieś tam zwierzaki, właśnie mówiłem, o fajnie by było, gdyby tutaj no, w tych lasach ten wydawca, ten producent tego The Huntera zrobił grę o rybkach. No i co mamy? No dzisiaj rano chyba to było, poszła wiadomość, poszedł trailer Call of the Wild, The Angler, a więc nowa gra właśnie twórców The Huntera. Tyle, że o rybkach, no i myślałem, że no fajnie by było, jakby wprowadzili te ryby tam do tego The Huntera, ale to oni robią w ogóle całkowicie inną grę, całkowicie nową grę. I dlatego no też jest fajnie, bo będą różne tam jakieś te no, łowiska, no i będzie to gra w trybie no takim otwartym, wolnym, łazimy sobie tak jak w The Hunterze i no gdzie tam pójdziemy, to możemy sobie chyba łowić, no tak ma to niby wyglądać. Dobra, jak ktoś nie widział trailera, to już wam go tutaj puszczam. What is it about your hobby that keeps you coming all the way out here? Is it the freedom? Wandering in search of that perfect spot? You've made your own path through these hills. Tasted the fresh water of our lakes, our rivers. You've been on the water with friends at sunrise and helped the locals long past sunset. But you just keep coming back. At this spot, you got a pretty good idea what's lurking beneath the surface. But there's only one way to find out. Whether it's the one you write home about or the one that gets away, that feeling, it will get you hooked. That whether it's your first time or your 100th time, you never know what you're gonna catch until it's caught. Call of the Wild, The Angler. No i dobra, taki trailer tej giereczki nowej, no też podjarałem się trochę, bo jak to będzie wyglądało, tak jak ten The Hunter, a pewnie będzie wyglądało może nawet lepiej niż The Hunter, no bo The Hunter to już stara gra jest. No to będzie fajnie, zobaczymy jak to będzie z tymi rybami, z tym łowieniem, bo to zawsze w każdej grze jest problem z tym łowieniem. Tak, no widzieliśmy to na przykład w Ultimate Fishing Simulator 2, to co był teraz, ten playtest. No i też dużo gier wychodzi, no i te łowienie nie jest jakieś tam, powiedzmy, specjalne takie, no. Jest bardzo ułatwione, no zobaczymy tutaj, tu w jednym momencie właśnie gdzieś to było, kiedy te brania właśnie były, gdzie to było. Tutaj właśnie, kiedy te branie były, no właśnie to było chyba tutaj, nie, to było przy nas ten jakiś szczupaczek fajny. A to było tutaj właśnie. Ten styl tego brania mi się podobał, no taki troszkę bardziej naturalny niż w tych innych grach. Dobra, eksplorujący, tętniący życiem otwarty świat, no zobaczymy jak to będzie z tym. Będziemy mogli podróżować pieszo, w pojazdach terenowych, w łodziach, przemieszczając się po sieci połączonych rzek i jezior.
takie rzeczy. Wybierz się na relaksujący nocny połów nad jeziorem, mijając po drodze urocze chatki i wysokie wieże obserwacyjne lub wstań skoro świt, by spróbować złowić wymarzoną, nieuchwytną zdobycz. No zobaczymy, jak to będzie z tymi rybkami i ile ich będzie na danym łowisku. No bo tak jak w Ultimate Fishing Simulator, no to tam jest no co 7-8 na jedno łowisko, no i tam dużo, dużo takich nie ma, co mi się nie za bardzo podoba. Ja wolę, kiedy tam jest no dosyć dużo tych rybek. Nawet jeśli to będą płotki, czy jakieś tam kiełbie, czy coś takiego. Tutaj mamy jakieś obrazki, jakiś pstrąg tęczowy, to nie wiem, jakiś boleń chyba, szczupak, okonik oczywiście. To złoty pstrąg będzie, sum, no to troszkę będzie. Graj solo lub z przyjaciółmi, czyli no tak jak w The Hunter pewnie będzie można grać razem, bez tam żadnego problemu. No i co, dołącz do przygody, która ciągle się rozwija. No i zobaczymy, jak się rozwinie to i kiedy to się rozwinie, bo jak na razie to... data wydania jest nieznana, zobaczymy, kiedy to zapowiedzą, no ale jest, że bardzo długo nad tą grą już pracują producenci The Huntera, czyli Expansive Worlds. No i co, zobaczymy. Taki odcinek dzisiaj, króciutki, o The Hunter, nie The Hunter, tylko Call of the Wild, The Angler. No, już mi się podoba ta gierka, dobra. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!